twierdzy, świat cię budzi krzykiem, wokół żywe trupy. Nic za nic się tym nie przejmuj, zobacz sobie z dupy. Kiedy w brzuchu masz motyle, piękno jak spod lupy. Pewnie w internetach byłeś i widziałeś z dupy. W dupy. Kiedy chciałbyś mieć dupeczkę lub dupeczek grupy, to nie znajdziesz nic lepszego od dupeczek z dupy. Do Batmana, Supermana tylko jedna skarga, że nie mają takiej mocy jak ma człowiek warga. Jesteś nienormalny, walisz głową w słupy. Co za dużo, to niezdrowo, skończ oglądać z dupy. W dupy. W Polsce, w którym możecie zobaczyć nieocenzurowany sutek. Tosty! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest ballada o cyckach. Jeden chciałby być żołnierzem, drugi chciałby być papieżem. Jeden ładny, drugi brzydki, a ja kocham twoje cycki. To taka stara, oklepana, hipsterska piosenka, no ale skoro koleś nagrał mi intro, to ewentualnie możecie wbić się mu w kanał. Oni też wbijają się w kanał. A propos wszczykiwania marihuany, ostatni odcinek obejrzało tyle osób! I tylko piątka z nich skończyła 15 lat. To już 13 okrągły odcinek programu Stupy. Jestem dumny, że tyle ze mną wytrzymaliście. W poprzednim odcinku poprosiłem was o napisanie mi, czego Gosk nie zje w Gosk Challenge. Dostałem chyba z miliard propozycji i tylko połowa z nich to było gówno. Między innymi znalazły się tam takie rzeczy jak surowy stek, łyżka cynamonu, pigułka samogwałtu, kostka domestos, cukrowy kogucik. No nie było cukrowego kogucika, więc posypaliśmy kurczaka cukrem. Twoja stara, nie za bardzo zrozumiałem, co chciałeś, więc wziąłem moją starą kolekcję obciętych paznokci. Metal, co bardziej metalowego od płyty Neurosis. Byczy chuj! Co z tego zje Gosk? Wszystko! Naraz! Ja kurwa nie zjem! Jednego, czego bym w życiu nie zjadł, to szokolada! Niestety Gosku nie zjadł zła. Postara się jej za to zwalczyć w dalszej części programu. Stay tuned! A skoro już przy tym jesteśmy, jak wiadomo, Rosjanie są chyba najbardziej popierdolonym krajem, jeżeli chodzi o ludzi na drogach. Jednak pewien federalny projekt starający się wbić im w te tępe łby, że niektórych rzeczy robić się nie powinno. Zapewne wielu z was kojarzy kanał Stop Ham. Trzeba naprawdę mieć jebaną odwagę i jaja ze stali, żeby w Rosji zatrzymywać kierowców. Mi też czasem zdarza się zaparkować na zakazie, w pochodnikach raczej nie jeżdżę, ale popieram chłopaków całą pytą. Prawdziwą pytą, nie jakimś sztucznym tworem. Jak ten. Dzień dobry, nazywam się Mikołaj, jestem gejem, pracuję w TVN-ie. Czasami zastanawiam się, do czego mogą posunąć się ci kretyni wożący ze sobą noże, tasaki czy maszety. W Polsce taki projekt chyba by nie przeszedł. Stop! Stop, 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 stop! 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 Jesteśmy z projektu Stop Ham i ten dzisiaj nie jeździ. A co mi to obchodzi? Ja jestem minister kultury, ja mam immunitet, kurwa, i mogę robić co chcesz, rozumiesz? Nas to nie interesuje, proszę cofnąć, proszę odjechać. To Stop Ham, co za kurwa? O Jezus! No ale jaki kraj, taki ham. Co najwyżej można zrobić projekt Stop Hamski. W Ugandzie też nie jest za wesoło. Za homoseksualizm grozi tam kara dożywocia. Patrząc na to, jacy ludzie sprawują tam rządy, ciekawe, kiedy zdelegalizują bycie czarnym. Na przykład na Śląsku czarnych nie można zdelegalizować, ponieważ co drugi jamnik wabi się tam murzyn. Tu nie ma żadnego psa. Tak to nie może tego psa, czyli widziałem, jak się uchodził wczoraj murzyn! Ze Śląska też jest Szczepan Twardo, którego prokuratura próbuje uziemić, ponieważ jest śląskim autonomistą i powiedział
Pierdol się, Polsko! Czy teraz, w momencie, w którym ja sam powiedziałem pierdol się, Polsko, prokuratura również do mnie zawita? Czy też mogę zakryć się cytatem? Szczepan, mam rozwiązanie, wystarczy, że powiesz pierdol się, Polsko, pierdol się, Polsko, pierdol się, Polsko. Granica jest tutaj cieniutka. Jak dzieci w Etiopii. To było chamskie. Tosty! Niemniej chamskie są wasze komentarze. Czego?! Czy inni youtuberzy, niekryty gąciu lub celebryci nie przypierdalają się o to, że ich zwyczajnie obrzucasz gównem? Nie wiem! Zapytaj Beczkę. Tak, już przez całe to obrzucanie gównem po prostu aż do Japonii musiałem pojechać, bo już nie mogłem wytrzymać. Myślicie, że chciałem tutaj przyjechać? Myślicie, że chciałem? No! Dzięki za wstawkę z batonikiem! Nie zjem kolacji, oszczędzę hajs, nie będę musiał zmywać. Same plusy. Czyżbyś mówił o tym batoniku? Mam zamiar to opatentować. Jebać wszystkie diety. Ania Rubin, kiedy nachodzi ją ochota na zjedzenie czegokolwiek, ogląda ten filmik. Kiedy ma fashion, dopada mały głód, ogląda ten filmik. Matthew McConaughey i Jared Leto oglądali ten filmik. To najlepsza kuracja odchudzająca. Ja chcę dla ciebie jak najlepiej. Dlatego slow motion. Kogo na lodzie, Growling z gwiazdami i oczywiście patrz, jak oni srają. To zapewne odpowiedź na... Gwiazdy skaczą na łyżwach, skoczni do jeziora z lawą. Pierwsze dwie propozycje są jakieś takie troszeczkę oczywiste. Trzecia propozycja za to ujęła mnie ciepłą dłonią za zziębnięte jaja. Po prostu wyobraziłem sobie, jak Kasia Cichopek będzie to mówiła. Patrz, jak oni srają. Poezja. Pamiętajcie o jednej rzeczy, kocham was! Jesteście dla mnie wszystkim, piszcie dalej, komentujcie, a ja postaram się przekazać moje supermoce specjalnie dla was. Połóż dłoń na monitorze na 5 sekund, a zobaczysz, jak energia idzie w twoją stronę. Adin, 2. Skoro już macie supermoce i przy nich jesteśmy, ludzie posiadają różne, najczęściej kompletnie kurwa nieprzydatne umiejętności. Ja na przykład mam... przeprost! Potrafię też wywinąć wargę. Tosty! Mogę tak samo kontrolować noce i dnie. Oczywiście nie o takie noce i dnie chodzi. Chodzi o takie noce i dnie. Tada! Każdy z was zna bohaterów z najlepszymi supermocami. Superman, Green Lantern, Wolverine, Hulk, Batman... Stop! Batman nie ma supermocy, to zwykły człowiek! Skarbie, on ma największą z supermocy. Pieniądze! Ale są też bohaterowie z uniwersum DC, Marvela czy z innych, którzy niekoniecznie są na świeczniku. Ba! Niektórzy mam wrażenie, że powstali w ciemnej piwnicy w Amstetten. No! Nimi właśnie dzisiaj się zajmiemy. Oto wyliszczanka! Najchujowsi superbohaterowie! 8! Lobo. Zanim mnie zajebiecie, powiem tylko, że chodzi mi o komiksy niezrobione przez Giffena, Granta i Bisleya. Lobo jest przerysowany, zrobiony na siłę i niestety nieprawdziwy. To nie Lobo, sprzedał się, skończył się po Kill Em All. Wiecie, co jest najgorsze w nim? Wyrywa kręgosłupy, robi z ludzkich kości i wnętrzności miazgę, obcina członki. A przy tym wszystkim największe przekleństwo, jakie rzuca, to kurde bele. Max. Tosty! Jednak to wszystko nie przeszkadza mi mieć go wytatuowanego na ręce. 7. Zeitgeist. Jaka jest największa, najlepsza i właściwie jedyna umiejętność tego superbohatera? Żyganie! Naprawdę, jego wymiociny potrafią rozpuścić najtwardszy materiał. Ponoć miał go zagrać Justin Bieber. 6. Superman! Nie przesłyszeliście się, tak? Chodzi mi o Supermana. Tak, wiem, mam znaczek Supermana, ale noszę go hipstersko-ironicznie, bo z tyłu mam znaczek... Batmana. Superman jest po prostu chujowy. Sam fakt chodzenia w czerwonych majtkach naciągniętych na spodnie daje mu to miejsce. Przez to też, że jest najszybszy, najlepszy i ma największe moce, staje się chujowy, ponieważ idzie na łatwiznę. Poza tym odpowiedzcie sobie na jedno pytanie. Kto lubi Supermana? Nicolas Cage. Do you understand? Na cześć Supermana nazwał nawet swoje dziecko El Cal. Kal-El. Więc Superman musi być chujowy. 5! Emo Spider-Man! Zwykle to było tak, że kiedy Spider-Man wdziewał kostium Venoma, to stawał się konkretnym skurwielem. Niestety w filmie coś poszło cholernie nie tak. I jedyne, do czego Spider-Man się w tej chwili nadaje, to do Tańca z Gwiazdami z Dawidem Kwiatkowskim. No! 4! Metal Eater Lad! Od razu mogli nazwać po prostu Metal Eater Gay. Pojebana nazwa, zresztą jak sam superbohater. Wyobraźcie sobie kogoś, kto potrafi przeżreć się przez wszystko. I nie, nie chodzi mi o Weronikę Grycan. No! Niby fajna sprawa, ale jednak nie do końca, ponieważ Metal Eater Lad jest kurewsko niekonsekwentny. Możesz zjeść wszystko, tak? No tak! A zjesz Supermana? No nie. Nie, ponieważ nie potrafi zjadać rzeczy niezniszczalnych. Na chuj nam on! To już Ghost ma lepsze umiejętności. Nie! 3!
Doorman! Od razu zaznaczam, to nie selekcjoner klubu, do którego nigdy nie wejdziesz, bo jesteś pierdolonym, ubogim gimbusem, a szlachta się bawi. To po prostu koleś, który jest drzwiami. Potrafi teleportować cię wszędzie, pod warunkiem, że jest to pokój obok. Normalnie, kurwa, moc roku. 2. Ekipa z Misfits. Oczywiście niektórzy z nich mają zajebiste, przydatne i super fajne moce. Ale takie rzeczy jak laktokineza, czyli umiejętności kinetyczne, ale tylko w stosunku do produktów mlecznych, dzierganie przyszłości na swetrach, hipnotyzujące cycki, niektórzy mają takie moce w realnym świecie, czy moje ulubione, wyruchanie mocy z innego superbohatera. Każdy z was pewnie sobie teraz myśli, co on pierdoli, przecież to zajebista umiejętność. Czyżby? I'm doing this for you. Squirrel Girl. Laska ma ogon, pazury i zęby i rozmawia z wiewiórkami. Fantastyczna kurwa supermoc. Podejrzewam, że powstała tylko po to, żeby te pojeby miały przy czym nomen omen walić konia. Nie! Jak więc widzieliście, chujowych bohaterów jest na pęczki. Co się jednak stanie, kiedy zmiksuje się te wszystkie chujowe moce? O nie, znowu się zaczyna. Czuję przypływającą... Z połączenia waszych mocy powstałem ja, Chujmen! I zapytaj pani, czy nie pomóc jej w zwalczaniu zła? Czającego się w chipsach. Przepraszam, muszę biec na ratunek. Na chwilkę, no. Gin! Nie ma. Człowiek się czuje dumny, kiedy tak może pomagać ludziom w potrzebie. Dzisiaj jeden żebrak czepiał się pani na ulicy. Oblałem go benzyną i spaliłem. I na koniec suchar tygodnia! Jak nazywa się ulubiony bohater Saszy Grey? Sperman! On na pewno nie nosi majtek na spodniach. Ha, 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 ha! To już niestety koniec na dzisiaj. Pokaż, że ty też jesteś super bohaterem i potrafisz dać dobry przykład innym. Dlatego pokaż ten odcinek wszystkim ludziom, których znasz, a ci, którzy nie chcą oglądać, przymuś ich! Niech cały świat dowie się o istnieniu tego kanału, ponieważ niedługo czeka nas apokalipsa! Jak można zakończyć taki odcinek? Tylko tak jak zjebany Superman. Gosku, ale gówna to byś nie zjadł, co? Gówno? No. Zjadłbym. To zjedz to.